Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest dziewiąty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku pomodlimy się słowami psalmu trzeciego. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie. Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, panie, ty jesteś dla mnie tarczą, tyś chwałą moją i ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do pana. On odpowiada ze świętej swej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo pan mnie podtrzymuje. Nie lękam się tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. Powstań, o panie, ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Dziś będziemy czytać historię związaną z ostatnimi ziemskimi dniami Sary i Abrahama. Sercem dzisiejszej lektury będzie wybór żony dla Izaaka. Może nas dziwić, że to sługa udaje się, aby wybrać narzeczoną dla syna Abrahama. W tym tekście możemy ujrzeć prowadzenie Boże. To Bóg wybiera Rebekę na żonę dla Izaaka i to Bóg będzie gwarantem ich szczęśliwego życia. Posłuchajmy czytania z Księgi Rodzaju, rozdział 20 od wersetu 20 do rozdziału 24 wersetu 67. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi Milka również urodziła synów twemu bratu na chorowi. Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata, Kemuela, praojca Aramejczyków, Keseda, Hazo, Pildasza, Jidlafa oraz Betuela. Betuel zaś był ojcem Rebeki. Ośmiu synów urodziła Milka na chorowi, bratu Abrahama. Również drugorzędna żona Nachora imieniem Reuma urodziła Tebacha, Gahama, Tahasza i Maake. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczynał więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakiwać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do potomków Heta z taką prośbą. Choć mieszkam wśród Was jako osiadły przybysz, sprzedajcie mi tu u Was grób na własność, aby mógł pochować moją zmarłą. Potomkowie Cheta dali taką odpowiedź Abrahamowi: Posłuchaj nas, panie, uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie wyróżnionego przez Boga. Pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi Ci swego grobu do pochowania Twojej zmarłej. Wtedy Abraham powstał i oddawszy pokłon ludowi kraju, potomkom Heta, zaczął do nich tak mówić. Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście za mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność. Efron Hityta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta. Nie, panie mój, posłuchaj mnie. Pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci. W obecności moich współbraci daję ci ją. Pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham, oddawszy pokłon ludowi kraju, oświadczył Efronowi wobec zebranych. Raczej ty zechciej mnie posłuchać. Daję pieniądze za to pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą. Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź: Panie mój, posłuchaj mnie. Ziemia warta czterysta syklów srebra, cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności potomków Heta – 400 cyklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama w obecności potomków Heta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę miasta. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w Hebronie, w pobliżu Mamre, w kraju Kanaan. Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od potomków Heta do Abrahama tytułem własności grobu. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Pan mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do najstarszego swego sługi, który był zarządcą całej jego posiadłości: Połóż mi swą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanów, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mojego kraju i do mojej rodziny i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: a gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham. Bacz, byś nie odprowadzał tam mego syna. Pan, Bóg Niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi przysiągł: Potomstwu twemu dam ten kraj. On pośle swego anioła przed tobą. Weźmiesz stamtąd żonę dla mego syna, a gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z tej przysięgi. Jednak syna mego nie wolno ci tam odprowadzać. Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł mu spełnić te słowa. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Haraim do miasta, w którym mieszkał Nahor. Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy właśnie, kiedy czerpano wodę. I mówił, Panie, Boże Pana mego Abrahama, spraw proszę, by dzisiaj nastąpiło spotkanie. Bądź łaskaw dla mego Pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, Niechaj dziewczyna, której powiem, nachyl mi dzban twój, abym się mógł napić. A ona mi odpowie: Pij, a i wielbłądy twoje napoje. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła ze swoim dzbanem na ramieniu rebeka, córka Betuela, syna milki żony Nachora, brata Abrahama. Panna to była bardzo piękna. Dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężczyzną, ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wracała. Wtedy sługa wybiegł jej naprzeciw i rzekł: Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A ona powiedziała: Pij, panie mój. I szybko pochyliła swój dzban i dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła: Także dla twych wielbłądów naczerpie wody, aby mogły pić do woli. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta, i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. On zaś przypatrywał się jej, aby się przekonać, czy Pan pozwoli mu osiągnąć cel podróży, czy nie. Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął złoty kolczyk do nozdrzy wagi pół sykla oraz dwie złote bransolety na jej ręce ważące dziesięć syklów, i zapytał Czyją jesteś córką, powiedz mi, proszę. Czy w domu Twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła: Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła na chorowi. Po czym dodała: Dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania. Wtedy człowiek ów padł na kolana i oddawszy pokłon Panu rzekł: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg mego Pana Abrahama. Który nie omieszkał okazać swej łaskawości i wierności memu Panu, ponieważ prowadził mnie drogą do domu krewnych mojego Pana. Tymczasem dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co zaszło. A miała Rebeka brata imieniem Laban. Tento Laban udał się śpiesznie do owego człowieka za miasto do źródła. Zobaczył bowiem kolczyk w nozdrzach i bransolety na rękach swej siostry. I usłyszał, jak Rebeka mówiła, co jej ów człowiek powiedział. Podszedłszy więc do tego człowieka, stojącego z wielbłądami u źródła, rzekł do niego: Pójdź, błogosławiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze? Przygotowałem dom dla ciebie i miejsce dla twych wielbłądów. Udał się więc ów człowiek do domu. Rozkiełznano wielbłądy, dano słomę i pasze wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg. I nóg ludzi, którzy z nim byli. Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł: Nie będę jadł, dopóki nie przedstawię mej prośby. Rzekł Laban: Mów. I zaczął mówić: Jestem sługą Abrahama. Pan w szczególny sposób pobłogosławił memu panu, to też stał się on zamożny. Dał mu drobne i większe bydło, srebro, złoto. Niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. Żona zaś mego pana Sara urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą majątność. Pan mój kazał mi przysiąc, że spełnię takie polecenie: Nie wolno ci wziąć żony dla mego syna spośród kobiet Kanaanu, kraju, w którym przebywam, lecz masz udać się do rodziny mego ojca, do moich krewnych. I stamtąd wziąć żonę dla mego syna. Gdy zaś rzekłem memu panu, a jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną, odpowiedział mi, pan, któremu służę, pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar twój ci się powiedzie, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca. Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli pójdziesz do mych krewnych, a oni ci jej nie dadzą. Tylko wtedy będziesz wolny od mego przekleństwa. Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, modliłem się. Panie, boże pana mego Abrahama, jeśli chcesz mi poszczęścić w drodze, jaką tutaj odbyłem, gdy oto jestem u źródła, niech stanie się tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę. A gdy jej powiem, daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, niechaj mi powie. Pij ty a i wielbłądy Twe napoje. Będzie to ta kobieta, którą Pan wybrał dla syna Pana mojego. Zaledwie przestałem tak w duchu się modlić, ukazała się Rebeka z dzbanem na ramieniu i zeszła do źródła, aby czerpać wodę. Wtedy powiedziałem do niej, daj mi pić. Ona zaś szybko nachyliła swój dzban i powiedziała, pij, a potem napoję także Twe wielbłądy. I napiłem się. I wielbłądy moje napoiła. A gdy mi ją zapytał, czyją jesteś córką, odpowiedziała. Jestem córką Betuela, syna Nachora, którego urodziła mu Milka. Włożyłem więc kolczyk w jej nozdrza i bransolety na jej ręce. A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu. I dziękowałem Panu, Bogu, Pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość? A jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej. Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli. Ponieważ pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę. Weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna Pana Twego, jak postanowił Pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon Panu, po czym wyjąwszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je rebece, a bratu i matce jej ofiarował drogocenne dary. Potem on i ci, którzy z nim przybyli, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy wstali rano, rzekł sługa Abrahama: Pozwólcie mi wrócić do mego pana. Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny: Niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie. Ale on przynaglał, mówiąc: Nie zatrzymujcie mnie wy, skoro pan pozwolił mi dopiąć celu mojej podróży. Pozwólcie mi odejść i wrócić do mego pana. Wtedy oni rzekli. Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zawołali zatem Rebekę i spytali: Czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Chcę iść. Wyprawili więc rebekę, siostrę swoją i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli: Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone i niech potomstwo Twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół. Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachajroi. Wyszedł bowiem zamyślony na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka. Szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: Kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Jako fragment z Nowego Testamentu wybrałem początek trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. To rozmowa z Nikodemem. W tym tygodniu przeczytamy cały trzeci i czwarty rozdział Janowej Ewangelii. Tematy nowych narodzin i żywej wody wpisują się w pierwsze tygodnie Nowego Roku, w czas kiedy obchodzimy święto chrztupańskiego. Stąd taki, a nie inny dobór czytań z Nowego Testamentu. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Jana, rozdział trzeci, od wersetu pierwszego do dwudziestego i zapragnijmy tak jak Nikodem nowych narodzin z Ducha Świętego. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego. Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem kto źle czyni nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Dziękuję za waszą uwagę i już dziś zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie w ramach cyklu podcastów Biblia w rok. Do usłyszenia.